Cześć, witajcie, ja jestem Dariusz, to jest kanał Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli. Ja jestem teraz na wyjeździe wakacyjnym, dlatego nie mam jak montować profesjonalnych filmów i nagrywam tak w ogóle roboczo telefonem z dłoni, ale no wiecie, niektóre tematy nie mogą czekać. Jak pojawia się jakaś aktualizacja galaktyczna, yy, kosmicznej sytuacji, no to o takich rzeczach się nagrywa. To nie może czekać. A właśnie dzisiaj yy, Tajgetanie, za pośrednictwem Mari z kanału Swaru Oficjal, poinformowali nas, o pewnych ciekawych rzeczach i o tym sobie porozmawiamy. Rzeczy wiążą się oczywiście z Federacją Galaktyczną, jak widzicie z nazwy tego filmiku. Dlatego, tak, w ramach wprowadzenia, chcę przypomnieć, że Federacja Galaktyczna jest takim naprawdę ogromnym tworem, który jest bardzo mocny, ale on jest złożony z różnych innych frakcji, podfrakcji. Niektóre nawet te frakcje nie są jakoś bardzo bezpośrednio ze sobą związane. To są różne, niezależne grupy, tylko złączone tak ogólnie. Taka, wiecie, taka trochę Unia Europejska, powiedzmy. Niby każdy zachowuje jakąś tam. Swoją indywidualność, ale na z innego poziomu patrząc, no niby są w jakiejś tam współpracy. I federacja ma też taką strukturę, którą nazywamy systemem schodkowym, że w przypadku danego obszaru istnieje rada rozwiązująca i decydująca o sprawach związanych z danym obszarem, ale istnieje wyższa rada, która kontroluje dany obszar i inne obszary. Na jakimś większym wycinku, na większym obszarze, ale istnieje jeszcze wyższa rada, która kontroluje już jeszcze jakiś szerszy okręg, i tak dalej. I federacja galaktyczna jest ostatecznie tym, kto kontroluje Ziemię. Mamy tutaj gady, mamy negatywne szaraki, ale ostatecznie, pomijając wszystko to iluminactwo, to ostatecznie to, co się dzieje, jest zatwierdzone za zgodą federacji. Niekoniecznie oni to wymyślają. To różne na Ziemi tutaj odłamy sobie projektują to, co chcą zrealizować, ale nie mogliby tego wdrożyć, jeżeli nie byłoby zatwierdzone na poziomie federacyjnym. I siedziba Federacji do spraw nadzoru Ziemi to jest andromedański statek Wierra który jest bardzo dużym statkiem o kształcie trójkąta czy też klina i znajduje się on za Księżycem. I on zajmuje się jakby stricte Ziemią. Taki sam statek, trójkątny, andromedański, tylko że o nazwie Varena, znajduje się w okolicy Wenus i zajmuje się sprawami Wenus. Bo jak już wiecie, Wenus jest planetą w podobnej sytuacji co Ziemia. Jednak ogólnie w naszym Układzie Słonecznym tym poziomem wyżej, który kontroluje zarówno ten statek Warena, jak i Wierra, czyli te okręgi federacyjne dotyczące planet, to jest siedziba rady, która znajduje się w pierścieniach Saturna. I to jest ten szczebel, który obejmuje tutaj nieco większy obszar. Natomiast, natomiast pod koniec. Tego roku pod koniec grudnia 2023 lub na samym początku stycznia 2024 oddział przedstawicieli federacji na poziomie tego kwadrantu galaktyki pojawi się tutaj w okolicy Ziemi, odwiedzając ten andromedański statek Wierra. Jest to poziom federacji znacznie wyższy niż ten poziom o którym mówiłem, że ma siedzibę w pierścieniach Saturna. To jest ktoś, kto jest jeszcze wyżej. Rada z jeszcze jakby wyższego poziomu. I przybędą oni po to, by właśnie badać sprawy związane z Ziemią. Będą badać, jak zarządza się Ziemią i jej sprawami, będą badać, jak realizowane są różne programy związane z Ziemią, będą sprawdzać jakie inne rasy są tutaj w okolicy ziemi i po co? No bo w okolicy ziemi mamy tutaj no mamy tajgetan, mamy urma, koty, mamy syrian i wiele innych ras. I no będzie to jakoś sprawdzane, trochę mnie niepokoi dlaczego? No ale na razie to zostawmy. No i także będą sprawdzane działania rządów tutaj na ziemi. Przedstawiciele którzy tutaj przybędą z tej jakby wyższej rady, będą należeli do trzech ras i grup. I będą to alfratanie, nazywani czasami centauri, andromedanie oraz eturtanie. I jeżeli nie kojarzycie tych ras, to sobie za chwileczkę je, za chwileczkę sobie je przeanalizujemy. Teraz tylko chcę zaznaczyć, że federacja uważa się ogólnie za tych, Dobrych, że oni działają dla naszej korzyści, ale wiemy, że w praktyce no nie zawsze tak jest, i no mamy tutaj manipulacje, i wielu z nas czuje się ofiarami. Jednakże oni, w sensie federacja, uważają, że to jest część doświadczenia dla ludzi, że my to wybieramy z poziomu duszy. Że tego jakby chcemy, że to jest taka intensywna gra w doświadczanie, tutaj gdzieś musi istnieć takie miejsce dla takich dziwnych, trudnych yy, doświadczeń, że niech kiedy człowiek z poziomu duszy pragnie zaznać takiego jakiegoś zniewolenia i takich sytuacji yy, granicznych. No jednakże no, my będąc tutaj się sprzeciwiamy. Ich pogląd jest poglądem z zewnątrz, stamtąd, a my jesteśmy no, tutaj w tym. Yy, no i problem. Problem, jaki je ja tutaj widzę, polega na tym, że no my bardziej rozumiemy to cierpienie, oni mniej, bo patrzą z zewnątrz, ale przede wszystkim dwie trzecie tych grup, o których wspomniałem tych raz, to są rasy nieemocjonalne. A Andromedanach mogę powiedzieć to, że chociaż no, to jest pozytywna, rozwinięta cywilizacja, no to jednak ona nie jest emocjonalna w takim znaczeniu jak ludzie na ziemi. Są bardziej. Logiczni. Jeszcze bardziej jest to widoczne u etortan, o których, o Andromedanach, robiłem już nagranie, chociażby w cyklu Kroniki Raz Pozaziemskich. O etortanach także wspomniałem, ale w tym momencie, kiedy ja tą aktualizację nagrywam, jeszcze nie ma u mnie na kanale filmiku o etortanach. Będzie za kilka dni w kolejnej części materiału o rasach. Czyli kroniki Ras pozaziemskich. Niebawem będzie. Teraz wystarczy, żebym powiedział, że Etortanie są rasą pozytywnych, wysokich szaraków, ale są również rasą nieemocjonalną. Chyba jeszcze bardziej logiczną niż Andromedanie. I do tego oni pochodzą z Oriona i jednocześnie sami są, są częścią Galaktycznej Federacji. Są niby pozytywni, ale są także częścią Rady Oriona. A Federacja nieraz walczyła z Radą Oriona, i z Oriona pochodzi wiele negatywnych istot. I można powiedzieć, że no, ciężko ufać nawet niby tym pozytywnym, ale pochodzącym z Oriona, bo zawsze pozostaje w nich zupełnie inne spojrzenie na chociażby na ludzkie sprawy. Ja tak prywatnie uważam, że oni nie mają kompetencji do decydowania o ludziach, ponieważ są zupełnie inni. Naprawdę. I no, nie wydaje się, by oni to, jak podejmują decyzje, było z praktycznym, dobrem dla ludzi na Ziemi. Posługują się zupełnie innym poziomem postrzegania i logiki. No i no, nie byłbym zbyt dobrej myśli. Czy oni działają prawdziwie dla naszej korzyści, chociaż tak ogólnie zawsze staram się być optymistą. Trzecia rasa to Centaurianie, zwani także Alfratanami. Również o nich będzie niebawem nagranie, w tym samym filmie, o którym, w którym będę mówił o etortanach. Oni są ludźmi. Oni są ludźmi nawet nie takimi samymi jak my, a dosłownie takimi samymi jak my, ponieważ oni niegdyś byli porywani z Ziemi. I przenoszeni na inną planetę, i tam byli zniewoleni, zniewoleni przez gady, ale dosłownie jako chów klatkowy, farmy, farmy, gdzie hodowano ludzi na niewolników, na mięso, itd. i tak I wtedy federacja interweniowała, wyzwoliła, wyzwoliła tamtą planetę, a ludzie, którzy zostali wyzwoleni, została im podarowana technologia od razu pozaziemskich i również. Rasy pozaziemskie uczyły tych ludzi, jak stać się rozwiniętą, pozytywną cywilizacją. I tak z tych porwanych ludzi rozwinęła się jakby zupełnie osobna rasa. No i tak są ludźmi takimi jak my, mają emocje, rozumieją naszą sytuację, chcą nam pomóc, więc z tej rady, z tej trójcy najbardziej polegałbym na nich, ale jest jeden drobny problem. Um. Ale fratanie, przez to, że otrzymali taką bezpośrednią pomoc, dostali technologię i terasy pozaziemskie pomogły im jakby stanąć na nogi jako nowej, niezależnej rasie, to oni czują taki jakby dług do spłacenia względem federacji. I nawet jeżeli oni są pozytywni i rozumieją nas, to mogą mieć problem, ze sprzeciwianiem się federacji. Są jakby trzymani na tym długu wdzięczności. Dlatego nie wiem, na ile oni w praktyce są niezależni, a na ile będą w zasadzie powielać tą agendę, y, jaka będzie dyktowana y, przez Andromedan czy Etortan. Lekko niepokojące jest także to, y, że takie obrady, o jakich teraz mówię, to nie jest pierwszy raz. To nie jest jakaś wielka sensacja, że takie obrady są, ponieważ one odbywały się wielokrotnie w naszej historii. Tylko, że co ciekawe zwykle po takich obradach dochodziło do jakichś specyficznych, nieraz dużych wydarzeń na Ziemi, i no, te wydarzenia były takie, które sporo namieszały, no i ciężko nazwać je pozytywnymi. Przykładowo. Takie obrady miały miejsce w 1914 roku, czyli tuż przed wybuchem I wojny światowej. Następnie tuż przed wybuchem II wojny światowej, albo 2001 rok, niebawem przed wydarzeniami związanymi z World Trade Center, albo 2019, czyli tuż przed pandemią. Więc zgaduję, że na takich obradach Przyklepywane są różne ustalenia odnośnie takich dużych wydarzeń, więc można założyć, że będą także decydowali o najbliższej przyszłości i o tym, co ma się tutaj wydarzyć. Inna rzecz to, jak wspomniałem wcześniej, że będą oceniali inne rasy. I zastanawiam się, czy nie ma to na przykład w związku z tym, że no, tajgetanie dużo nam mówią, kontaktują się z nami, przekazują informacje. Urma nie tak dawno interweniowali. Rozwalając pewne laboratorium tutaj na Ziemi. I nie wiem, czy to nie będzie także jakaś próba ograniczenia wpływu tych pozytywnych raz, ale to jest tylko moja spekulacja. Kolejna rzecz to to, że o roku 2024 już od dawna mówiłaś, mówiło się, że to będzie albo jakiś koniec, albo wzniesienie, ujawnienie. Jest to taka znacząca data. Więc tutaj również właśnie mogą decydować o tym, co stanie się w tym niby przełomowym 2024 roku. Czy może faktycznie będzie jakieś ujawnienie, czy może pójdzie to raczej w stronę mm, zatwierdzenia, że będzie jakaś fałszywa inwazja kosmitów. Bo wiemy, że no, rządy z tymi informacjami o istotach pozaziemskich teraz no, zalewają nas tym, więc no, pewnie coś planują, pewnie mają jakąś swoją agendę. I to zebranie federacyjne być może będzie miało przyklepać, dać pozwolenie na realizację jakichś innych celów. No, być może także jakaś nowa pandemia, więc nie wiem. Zbyt wiele tutaj niewiadomych, by wyciągać jednoznaczne wnioski. Chciałbym Wam powiedzieć coś takiego optymistycznego, że wszystko będzie super i fajnie, ale no, na podstawie tego, co wiemy na ten moment i jak to się układało historycznie, no to takie obrady. Poprzedzały jakieś, mówiłem, duże wydarzenia, ale te duże wydarzenia niekoniecznie były jakoś wielce pozytywne, więc coś się może dziać. Ale nie traćmy hartu ducha, bo wszystkie opcje są możliwe. A nawet gdyby oni przegłosowali sobie coś niekorzystnego dla nas, no to też nie powiedziane, czy inne pozytywne rasy, czy się w końcu im, że tak to ujmę, no nie przeleje i nie staną jakby przeciwko temu, że głośno wyrażam jakiś sprzeciw i może dojdzie do jakichś jeszcze innych ustaleń. No nie wiem, ale to już są tylko moje spekulacje, więc na pewno, gdy coś tak bardziej twardo będzie wiadomo, no to oczywiście o tym nagram i poinformuję. Na razie tyle. Trzymajcie się. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły, które mi akurat nie przyszły do głowy, albo coś przeoczyłem, chcecie się podzielić swoimi domysłami, to Piszcie śmiało. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do następnego i cześć.